Szczęść Boże, Julia Starzak, witam i zapraszam na prognozę pogody. Na wschodzie Europy rozległy układ wysokiego ciśnienia. Zachodnia i południowa Europa znajdzie się pod wpływem układów niżowych z frontami. Ten niż wpłynie na pogodę w Polsce. Napłynie ciepła i wilgotna masa powietrza z południa. Nad zachodnią i południową Europą dużo chmur, miejscami może popadać deszcz. Nad pozostałym obszarem zobaczymy więcej pogodnego nieba. Najchłodniej w stolicy Rosji, minus 4 stopnie, najcieplej w Rzymie i Atenach, po 17. W naszym kraju przeważnie pogodnie i nieco cieplej niż w ostatnich dniach. Najwięcej słońca ujrzą mieszkańcy wschodnich regionów. Nad pozostałym obszarem zgromadzi się więcej chmur, ale nie przyniosą one deszczu. 7 stopni w Lublinie, Białymstoku i Szczecinie. Najcieplej w centrum i przy zachodniej granicy, 10 stopni. Powieje umiarkowany wiatr z południowo-wschodnich kierunków. Ciśnienie będzie się wahać i wyniesie 1008 hektopaskali. Przed nami przegląd regionów. Zapraszam.